Istnieje taka zasada w świecie, że jakby dzisiaj znalazł się w labiryncie, to żeby z niego wyjść, wystarczy cały czas kierować się w prawą stronę. I może potrzebowałbyś trochę czasu, zanim byś wyszedł na wolność, ale na pewno by do tego doszło. I to jest sprawdzony patent i to jest zasada, która działa. I tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Nieważne, w jakim jesteś dzisiaj labiryncie, nieważne, w co dzisiaj jesteś uwikłany w swoim życiu, jeśli zdecydujesz się zastosować Boże prawidła i Boże zasady, to na pewno wyjdziesz na wolność. I skoro zasady ziemskie działają, to ile wiarygodniejsze są zasady niebiańskie. Ale patrz, co mówi Boże Słowo. Mówi, że wytrwałości ci potrzeba, aby dokonawszy wszystkiego ostać się. I twój sukces uzależniony jest od tego, czy będziesz trwać w Bożym Słowie i będziesz stosować Jego zasady. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętaj o tym, że nie ma dróg na skróty. To diabeł podsyła takie skróty, które są drogami na manowce, ale to Jezus jest drogą, On jest całą drogą, On jest jej początkiem i końcem. I nie zniechęca się tylko dlatego, że ta droga jest może mozolna i przez długi okres czasu nie będziesz widział żadnego rezultatu. Ale jeśli będziesz stosować Boże prawdę, to wyjdziesz na wolność. Amen. Amen.